Dobra, to jest mój moment, patrzcie, to jest mój moment! Siemanemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. I dzisiaj wracamy do stepa, udało mi się nagrać jeszcze jeden odcinek. Tak jak wam mówiłem, że prawdopodobnie zrobię, udało się, jest jeszcze jeden dzień otwartej bety, więc nagram wam jeszcze jeden odcineczek, bo bawię się w tej grze bardzo dobrze, wy zresztą też, co pokazujecie w łapkach i wyświetleniach, więc czemu nie skorzystać? Dzisiaj niestety nie wiem, ile jeszcze łapek wbiliście, bo dopiero nagrywam ten odcinek, zanim wleci dla was drugi odcinek ze stepa, więc mam nadzieję, że daliście radę. Mam nadzieję, jestem pewien, że daliście radę, więc intro! Dobra, tak więc wracamy do gry, jako że jak zawsze pojeździmy sobie troszkę, pobawimy się, jako że na pewno pamiętacie, a jeżeli nie, to przynajmniej powinniście pamiętać, co ja tutaj zrobiłem. Starszy, no nie wiem, jak się ląduje, nigdy nie wiem, jak to mam zrobić. Ej, tu są inni ludzie, patrzcie. Właśnie o tym chciałem wam powiedzieć. A jako że w poprzednim odcinku wbiliśmy drugi poziom, to to mamy dzisiaj, gramy sobie z ludźmi już normalnie w internecie. Gramy sobie w multiplayerze i są tutaj inni ludzie i tam przed nami jedzie jakiś Akis, Jan, Kak, 1, 2, 3, więc wydaje mi się, że ta gra teraz nabierze znacznie innego wymiaru, będzie znacznie ciekawsza i taką mam nadzieję, że tak właśnie będzie, chociaż gra sama z siebie jest już naprawdę fajna i ciekawa. Mamy sporo nowych wyzwań i tutaj mamy wyzwanie, które wydaje mi się, że będzie najciekawsze na świecie. A wiecie dlaczego? Bo to jest spadanie na spadochronie. I zobaczmy, spróbujmy. O, leci z nami też jakiś koleś, więc lećmy, zobaczmy. Punkty dostajemy za to... O kurde, tutaj jest linia i pomiędzy drzewami powinniśmy przylecieć. Oj, nie udało się. Dobra, jak wiecie, w tym całym spadaniu, w tym wingsuitach, tak, jak zwanych, chodzi o to, żeby lecieć jak najbliżej ziemi. I tutaj trasa też pokazuje, żeby lecieć jak najbliżej ziemi. Niestety jest to dość ryzykowne, aczkolwiek najbardziej efektowne. Nie no, ja będę pójść jak przylecę nad tym lasem, bo nie będę leciał tak wśród drzew. Chociaż może powinienem, dobra, zaraz to powtórzymy. Zobaczymy tylko, czy uda nam się zdobyć złoty medal. No ten, kto leciał przed nami, ten wyścig, to jest naprawdę... O kurde, on miał 8000. Ja pierniczę, Ubisoft NC, czyli jakiś kurde... Koleś z Ubisofta wbił tutaj 88 tysięcy. Kurde, nie wiem, ile kosztuje dodżowanie drzew. No nie, tu było drzewo, małe, ale było. Ajajaj. Dobra, no coś tam zdobywamy, tu już jest finish line, więc go through the finish line i spacja. Ultra Natural Red Bull. Tak, czyli tu będzie jakiś challenge od Red Bulla, czyli pewnie będzie całkiem ciekawie. Zobaczymy jak bardzo ciekawie, więc zaczynajmy. Dobra, jesteśmy na nartach i jak widać Ultra Red Bull Natural, zaczynajmy. I co ja tutaj muszę robić? Muszę skakać pewnie. Oj, niezbyt wyszło. Oj, ale dostałem w heada. Tutaj stąd się skacze, więc spoko. Ale jest więcej takich wyskoczni, więc spróbujmy na przykład z tego drzewa. Salto jakieś... O, faktycznie, ląduje się... Ojojojojojojojoj. Chcę wyskoczyć skądś. Ała. Go na skocznie. Ała. Ała. No nie, niezbyt to wszystko wyszło. Chociaż tutaj jakbym się rozpędził... Patrzcie, tu jest takie coś fajnego. Jakbym tutaj się rozpędził, puścił... No idealnie, powiem wam, tak to powinno wyglądać. Tam widać, że są jakieś siódme i ósme poziomy wyżej troszkę, ja mam trzeci. Teraz tak, spację puszczamy i lądujemy, no co? O, wylądowałem prawie wylądowałem, ale całkiem nieźle. Brąz medal, no brązowy medal to nie najgorzej. O, wylądowałem. Okej, czyli on nas tutaj troszkę... New jacket. Okej, chcę ubrać nową kurtkę. Mogę się przebierać, patrzcie na to. Mogę ubrać kurtkę, nie. Co to jest, jakaś naklejka chyba, tak? Nie, tutaj, na tym, na ramieniu jest ta naklejka. Dobra, mogę mieć gadżety. Nowe gadżety, jakie gadżety? Mogę mieć inne paski. Ja bym chciał tutaj te paski. No takie niebieskie. Mogę mieć GoPro na kasku. W sumie wygląda całkiem fajnie. Zobaczmy, tylko jakie. Hero czy GoPro Hero Black? Nie, no wiadomo, że piątkę, bo nowszą trzeba mieć. Mamy taką. Wygląda całkiem spoko, ale
O, taka futro na przykład wygląda fajnie. Chcę kupić taką. Equip, o, super. Maski, o, właśnie. Chciałbym mieć jakąś fajną maskę. Która maska wygląda fajnie? Ta wygląda całkiem nieźle. Kupmy taką. U, teraz jesteśmy badassami. Zobaczmy też kaski, bo to chyba w kaskach były te. Ten jest epicki. O, to jest ten z tym łosiem. Mogę go kupić w sumie. Dobra, go kupić łosia. Yes. Czy to jest coś tam innego? Dobra, więc teraz jako łoś spróbujmy raz jeszcze pokonać tą oto trasę. Nie poddawaj się. Dobra, jesteśmy. Jakoś to się wylądowało. Zbyt dużo punktów tutaj nie ma. Ciężko mi się obraca, powiem wam. Bo jak on tak spadnie już jakoś dziwnie. Okej, salto, ale ja chcę już wylądować. No ląduj. No, czemu on robi milion salt, jak każe mu lądować? O co chodzi w tym wszystkim? Nie mam pojęcia. Okej, udało ci się jakoś przylecieć pod tym. Teraz pojedźmy na tamtą wyskocznię. Mamy wyskocznię. Ale ląduj, ląduj, ląduj. Dobrze, ląduj. Pięknie, tyłem. Szybki obrót. I lecimy dalej. Ile mam punktów? Tak, nie za dużo. Ale to zawsze coś. Okej, spacja. Lądujemy teraz już. O, tutaj jaki fajny. Uuu! Chyba bym tego nie przeżył, ale widzicie, w grze wszystko jest możliwe. Dobra, niech będzie taki zwykły spadek, no ale nie robimy jakichś rekordów pod względem punktów niestety. Ale jakby tutaj na przykład tak i zrobić toki coś ląduj, pięknie. I teraz znowu toki coś ląduj, pięknie, ale teraz to bym chciał, jakieś salcicho bym chciał. Pięknie, dobra, starczy, no. Ach. Dobra, dojedźmy do końca, zróbmy tu jeszcze jakiegoś flipa. Może ja po prostu nie powinienem trzymać W, jak to robię. Coś chyba poszło w miarę, ale tak czy siak liczba punktów jest mało zadowalająca. Zróbmy coś innego, no. Okej, mamy tutaj coś i tutaj mamy też jakiegoś pana, faceta, ale tu nam trasy pokazuje, którędy powinniśmy mniej więcej jechać. I co tutaj trzeba robić? Też jakieś punkty zdobywać? Czy nie? Ciężko mi powiedzieć, ale chyba tak. Zjeżdżajmy z góry, tutaj możemy sobie na przykład wyskoczyć. Dobra, ale starczy, starczy, żeby nie świrkować zbytnio. Samo myślę, że jeżdżenie będzie nam dawało punkty, nie? Tak jakieś close call'e i w ogóle. Myślę, że to ma jakiś głębszy sens. Duża prędkość, mijanie gór, mijanie skał, skoki tutaj pomiędzy drzewkami. Au, tam już jest finish line, więc zbliżajmy się jak najszybciej. Tutaj jakieś skoki możemy porobić. Ale no samo jeżdżenie w tej grze jest przyjemne, tylko że jest jakoś tak ciemno, nie? O kurde. Go, 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 żebym nie spadł. Tam jest jakiś drop zone chyba, z tego co widzę. Ale musimy przejechać do finish line i jesteśmy. Złoty medal. Kolejny. Pięknie, kolejny exp. Zobaczmy, tylko zobaczmy co tam jest w tym. Czy tam jest drop zone? Tak jest. Odblokowaliśmy nowy drop zone, więc pięknie. Tutaj jesteśmy. I raz jeszcze spróbujmy zjechać. Musimy, to jest na czas, więc tutaj raczej skill i technika się liczą ponad jakimiś skokami. Ojej, no właśnie. Mówię, że ponad skokami ja sam próbowałem zrobić, więc raczej się to już nie uda. Ale zobaczmy, zjedźmy sobie raz, chociaż żeby sprawdzić, o co tutaj dokładnie chodzi. Ojejku, to jest naprawdę, tu powinienem przeskoczyć, bo inaczej tego się nie da zrobić. To faktycznie, no czemu on umiera? Co się takiego wydarzyło w jego życiu, że on postanowił sobie umrzeć? Jezu, jak się ląduje w tej grze? Nie mam pojęcia. No to jest naprawdę ciężkie, co widać. To jest na... Ale patrz, się zjadę sobie do końca. A nie, to nie jest jeszcze koniec. To jest naprawdę ciężkie. Tutaj trzeba jakoś... Tylko ja... No właśnie, gdybym jakoś wiedział, jak się ląduje chociaż. Ze spacją? Może? No i jak? Patrzcie, ja pierniczę. To jest naprawdę ciężkie. A może gdyby stąd zlecieć? Może zlecieć? No bo co teraz? No ja pier... Nie, dobra, to nie jest jeszcze dla mnie. Ale powiem wam tak, spróbuję stąd zlecieć, bo to wygląda jak naprawdę bardzo fajny spot do zlatywania. I go. To będzie naprawdę, czuję, że to będzie naprawdę fajny lot. Co ja mam na nodze? Coś, jakieś takie dziwne. Okej, ale potrzebuję troszkę zlecieć bliżej skał, żeby to było jednak troszkę chociaż adrenaliny. Pięknie! Uderzony, ale czy wy widzieliście tą małą dziurkę pomiędzy tymi skałami? To będzie kolejny challenge na dzisiaj. Chcę to zrobić. To gdzieś tutaj prawdopodobnie było. Tak jest, dobra. Tutaj trzeba obniżyć lot. Ojojoj, ale było blisko. O nie, zamiast do góry to nacisnąłem na dół.
To będzie naprawdę trudne, to będzie naprawdę trudne. Dobra, jeszcze trochę skręćmy i teraz tak zwolnijmy, 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 No byłem! Przeleciałem w sumie, chociaż teraz patrzcie. No nie, no spanikowałem! Dobra, to jest mój moment, patrzcie, to jest mój moment! Jest! Jest! Nie wierzyłem, że mi się to uda, serio, nie wierzyłem, że to może się udać. To była najbardziej ekstremalna rzecz, jaką w życiu zrobiłem. Nieważne, że to jest gra, ale ja pierniczę. Kolejny tutaj szalony zjazd. Szalony skok i tutaj, o, wow, 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 tu naprawdę leci się nisko nad ziemią. To już nie jest to samo, co wtedy, gdzie liczyło się jakiś tam punkt. A tutaj się ścigamy, kurde, no to też rozumiem. Jeszcze takich wariatów chyba nie widziałem, żeby się ścigali w tym. Ale pewnie tacy są, dobra, zobaczcie. O, nie, 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 za, kurde. Next checkpoint, tam muszę jakoś dolecieć, ale to było dość ryzykowne, co się przed chwilą stało. Tutaj też finish line już jest. O kurde, no w sumie za dużo skręcam. Woo! Silver medal. Raz jeszcze tak czy siak trzeba to zrobić, bo to było fajne, tylko ja za dużo trzymam tego WIS. On znacznie szybciej leci, kiedy po prostu pozwolicie mu lecieć, więc spróbujmy raz jeszcze. Odkąd skończył się tutorial, ta gra stała się naprawdę całkiem wymagająca, bo żeby tutaj zdobyć dobre wyniki, to już trzeba naprawdę troszkę chociaż ogarniać. Zobaczcie, na przykład ten przelot tutaj zaraz nad koło tych skałek, te zakręty, tak jak tutaj, no to jest naprawdę już takie wyższe quality. O kurde, dobra, tutaj zrobię tak, ale tylko dlatego, żeby tutaj szybciej móc polecieć. I co? Oni pewnie będą mieli troszkę lepszą linię. Ale still jesteśmy, o kurde, jesteśmy bardzo blisko. Finish line. Go. No nie! Teraz troszkę więcej skupienia. I mam troszkę lepszą pozycję wyjściową. Mam troszkę taką chociaż leciutką, ale mam przewagę, więc powinno być troszeczkę łatwiej. I teraz tak, czy uda mi się ten checkpoint zaliczyć? Tak jest. I teraz finish line, żebym w nic tylko nie przypieprzył, proszę. Mam w sumie dość dużą przewagę, więc nie trafiłem w punkt. Ja pierniczę. Dobra, tutaj kolejna walka się odbywa. Tym razem nie mam już aż tyle przewagi, ile miałem w poprzedniej rundzie, kiedy to nie trafiłem w checkpoint, aczkolwiek dalej tą przewagę chyba jakąś małą, bo małą, ale posiadam i teraz traf w checkpoint. Mano! Nie ma złotego? Jednej tysięcznej sekundy mi zabrakło do złotego medalu. Ja pierniczę. Dobra, po raz kolejny walka między nami jest dość ostra, ale on tym razem chyba będzie troszkę szybszy. Nawet nie zdążyłem i to nie nawet troszkę, tylko dość sporo szybszy. No nie mam pojęcia, gdzie mogę urwać ten czas. Zabrakło mi wtedy jednej tysięcznej sekundy do złota. Dobra ludzie, to by było na tyle, naprawdę starałem się, grałem z 20 minut na tej ostatniej mapce, zabrakło mi jednej tysięcznej sekundy, starczy. Tak więc prawdopodobnie, a raczej na pewno to jest ostatni odcinek ze Stepu, chyba że jakimś cudem uda mi się dostać tą grę od twórców, więc wtedy może nagramy coś jeszcze, ale z Open Bety to już wszystko. Ja wam bardzo serdecznie chciałem podziękować, mam nadzieję, że cała seria, ta krótka bardzo seria, ale jakże treściwa, wam się spodobała na dzisiaj. To już wszystko, jak zawsze dajcie znać, jak bardzo wam się ta seria podobała, w łapka w górę, jeżeli będzie jej jak najwięcej, to będę się jak najbardziej cieszył. Na dzisiaj też wszystko, stawcie suba, taki mały przycisk pod tym dzisiejszym odcinkiem, pod filmikiem. Na dzisiaj też wszystko, trzymajcie się, pa pa!